Dzisiaj nauczymy się w długiej animacji, jakich kolejnych 12 życiowych zasad przygotował dla nas psycholog kliniczny i międzynarodowa gwiazda rozwoju osobistego Jordan Peterson. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj o komentowaniu, lajkowaniu i subskrybowaniu kanału, a my po prostu lecimy. Dzisiejsza książka Beyond Order, Another 12 Rules for Life, czyli w luźnym tłumaczeniu Ponad porządkiem kolejnych 12 życiowych zasad, jest duchową i po części merytoryczną kontynuacją jego bestsellera 12 życiowych zasad, którą omawialiśmy na kanale w lutym 2018 roku. Na szczęście Beyond Order jest książką lepszą od swojej poprzedniczki i zawiera kilka naprawdę przydatnych i ponadczasowych porad z pogranicza autoterapii, psychologii, budowania relacji i tożsamości. Dlaczego jest lepszą? Zobaczysz kilka moich wątpliwości na samym końcu po 12 zasadzie. Teraz, nie przedłużając, kolejnych 12 życiowych zasad. Lecimy. Zasada pierwsza. Nie niszcz lekkomyślnie społecznych osiągnięć. Dziedziczymy w pewnym sensie świat pozostawiony nam przez naszych pradziadków, dziadków i rodziców. W pewnym sensie, dlatego że to nieuchronna zmiana pokoleniowa i nie na wszystko, co dziedziczymy, ochoczo się pisaliśmy, oraz że społeczne wartości, system, w jakim się poruszamy, społeczeństwo, to wszystko jest daleko poza naszym indywidualnym wpływem. Nie mamy tego na własność. A jednak, poprzez analogię do tego, jak dojrzewamy, tak zaczynamy podejmować liczne wybory tego, co jest w naszym życiu ważne. Czasem korzystamy z personalnego kompasu, kierując się niejednokrotnie hedonistycznymi pragnieniami i unikaniem cierpienia. Czasem ten kompas trzymają za nas rodzice, pokazując, co jest istotne, a co nie. Co więcej, jesteśmy otoczeni milionami takich kompasów, narzędzi decyzyjnych, indywidualnych osób, które finalnie kształtują nasze społeczeństwo, instytucje w sposób demokratyczny, klarują świat jutra. To samo w sobie jest skomplikowane, ale poruszamy się w świecie o niezwykłej złożoności. Weźmy na ten przykład Pocztę Polską, albo jakąkolwiek główną instytucję pocztową danego kraju. Składa się na nią bardzo złożony system logistyczny. Tysiące ton listów, paczek, kontrole graniczne, cła, ruch tysięcy kierowców, połączenie tysięcy punktów. To rozwiązanie, które w każdym kraju ma swoje wady, ale jest na tyle dobre, że na miliony i miliardy powtórzeń zdaje egzamin. Problem w tym, że dla wielu z nas dzisiaj wystarczy mail, wystarczy e-book. Nasz indywidualny kompas wskaże, nie potrzebuje tradycyjnej poczty. Problem w tym, że potrzebują tego inni, dlatego właśnie jest to dobre rozwiązanie niosące społeczną wartość, które dziedziczymy, czy tego chcemy, czy nie. Czyli można by powiedzieć, że pierwsza rada mogłaby sprowadzić się do stwierdzenia: nie bądź samolubny, otwórz się czasem na innych, posłuchaj, jak coś działa, dostrzeż pewne wzorce ponad swoje potrzeby, uszanuj wartość i złożoność tej struktury, zamiast ją niszczyć. Niemniej pierwsza rada wychodzi odrobinę dalej i tu ładnie wybrzmiewa, idzie w stronę kreatywności, bo dopiero gdy faktycznie otworzysz uszy i zaczniesz słuchać, dopiero wtedy zrozumiesz konkretny aspekt społeczeństwa i możesz zaproponować jego zmiany, ulepszenia. To nawołanie Petersona do aktywnego słuchania wyraża się w jego anegdotach z sesji terapeutycznych z klientami, gdzie najlepsze rezultaty osiąga się faktycznie słuchając, a wręcz wsłuchując się, co zostało powiedziane, co jest sednem, ale też wyłapując to, co zostało pominięte. Wyrządzimy więc więcej dobrego swojemu otoczeniu i sobie, gdy faktycznie zaczniemy słuchać, rozumieć i odnajdywać się w złożoności świata, jaki odziedziczyliśmy. Pomoże też nam to w odpowiedzi na to, kim jesteśmy i kim moglibyśmy być, co płynnie prowadzi nas do kolejnej zasady. Zasada druga. Wyobraź sobie, kim mógłbyś być i celuj dokładnie w to. To w moim odczuciu najważniejsza zasada tej książki. Wyobraź sobie sytuację jako młoda osoba, analogiczną do młodych bohaterów w baśniach i historiach, jakie znamy z kultury. Jesteś w startowym punkcie opowieści, w pewien sposób czysty, bez doświadczenia, nieskażony pracą, naiwny, ale też pełen potencjału. Możesz być w teorii każdym, oczywiście w ramach twojego otoczenia czy środowiska. A jednak, dopóki nie podejmiesz świadomej decyzji, że do czegoś będziesz dążyć, do czegoś większego od siebie, do czegoś szlachetnego, wysokiego, nic się nie zmieni. Staniesz się starym człowiekiem, który jest egzystencjalnie w tym samym momencie, jak miał lat 17. W opowieściach bohaterowie podejmują wybory motywowane celami, które sobie obierają, dzięki czemu osiągają dojrzałość. Analogia Petersona do alchemików jest tutaj wymowna. Alchemik z tych przednaukowych czasów był w stanie przekształcić ołów w złoto, tylko wtedy, gdy podjął się tego ambitnego celu. To znaczy, prawie był, bo takie przekształcenie nie było możliwe, ale dzięki wyznaczeniu sobie absurdalnie ambitnego celu, w trakcie dążenia do niego alchemik stawał się prawdziwym mistrzem. Gonił króliczka, którego nie mógł dogonić, ale to bez znaczenia, bo w trakcie gonitwy stawał się mistrzem. Dlatego też wyobrażenie sobie twojego celu, szlachetnego, wysoko, takiego punktu, który
wraz z mijaniem czasu będziesz coraz bardziej doprecyzować, jest szalenie istotne. Stanie w miejscu w życiu będzie niezwykle frustrujące. Jest też element niewypowiedziany wprost tej zasady. Ile rzeczy będziesz musiał odpuścić, by faktycznie stać się kimś w życiu? I to jest moim zdaniem absolutne sedno. Naucz się więc odpuszczać i wyznaczać ambitne cele, do których z czasem zmierzaj. Brzmi prosto, ale jak się nad tym zastanowisz, to bardzo mało ludzi dookoła ciebie tak postępuje. Jedynie może, co mi w samej narracji Petersona lekko zgrzyta, to fakt, że brzmi momentami bardzo idealistycznie. To znaczy, wielu z nas ma od urodzenia ogrom naszego potencjału ograniczonego na wstępie. Biorąc pod uwagę na przykład historię Harry'ego Pottera, do którego niejednokrotnie Peterson się odnosi, warto zauważyć, że w prawdziwym życiu dziecko, które straciło rodziców i było przez pierwszych parę lat życia wychowywanych przez despotycznych, niekochających rodziców zastępczych, którzy trzymali go w komórce pod schodami, raczej miałoby potencjał na młodzieńczą depresję, liczne zaburzenia osobowości, zachowania autoagresywne i liczne kompleksy, niż na wspaniałe nowe życie w Hogwarcie. Ergo, potencjał, jaki realizował w powieści, przyjął bardzo idealistyczne założenia. My musimy funkcjonować jedynie dążąc do tych ideałów, no i z naszymi licznymi ograniczeniami. Nadal jednak to bardzo ważna porada, która może zmienić życie wielu z was i odkryć siebie i to, kim jesteś. I tu też dla wielu chowa się pewien urok Jordana Petersona, bo właśnie ta narracja naprawdę trafia do ludzi, którzy cały czas mają problem z odblokowaniem się i ruszaniem z miejsca. Zasada trzecia. Nie ukrywaj niechcianych rzeczy we mgle. Tytuł metaforyczny zasady niesie jednak za sobą bardzo istotną poradę psychologiczną, jedną z najważniejszych, jaką możemy odkryć. O tyle istotną, że bez psychologicznego wyszkolenia nie jesteśmy w stanie jej łatwo wyłapać i często dopiero na psychoterapii jest nam ten fakt uzmysłowiony. A o co chodzi? Mianowicie, że ignorujemy niechciane emocje. Dosłownie funkcjonujemy, jakby one nie istniały. Wypieranie takich niechcianych stanów robi z nami dwie rzeczy. Sprawia, że ignorujemy sygnały ostrzegawcze oraz uczy nas działać wbrew sobie. U podstaw psychologii i rozumienia emocji leży założenie przyczynowości. To znaczy, że każda emocja, jaka się w nas pojawia, najczęściej w formie konkretnej myśli i odczucia, ma swoją mniej lub bardziej logiczną przyczynę. Drugie założenie to założenie nieuchronności. Emocje się w nas pojawiają, czy tego chcemy, czy nie. Jedynie nad czym możemy w procesie emocji zapanować, to nasza reakcja na nie. Nie możemy ich powstrzymać, nie możemy ich zmienić. Emocja, w szczególności ta niemiła, niechciana, wyrasta często do sygnału ostrzegawczego, że coś nam się nie podoba, że coś nam szkodzi, że coś się z nami dzieje, że mamy inne preferencje, że chcemy coś innego albo że mamy zaburzony sposób postrzegania jakiegoś zdarzenia. Bardzo dobrym krokiem jest nie wytłumiać własnych emocji, pozwolić im się pojawić i wsłuchać się w nie. To bardzo podstawowa i zdroworozsądkowa porada psychologiczna, tak bardzo ignorowana przez osoby, które w trakcie swojego życia nauczyły się wypierać swoje emocje i swoje potrzeby. Emocje też mogą być połączone z wyzwaniami, jakie mamy przed sobą i ukrywamy. Problemy w małżeństwie, problemy z nałogami, problemy w finansach, które wiemy, jak je zostawimy, to nie znikną, a mogą stać się z czasem gorsze. Warto więc słuchać siebie i warto reagować adekwatnie do pojawiających się emocji i traktować je nie jak coś niechcianego, tylko jak sygnały ostrzegawcze. Zasada numer 4. Okazja leży tam, gdzie brakuje odpowiedzialności. Ludzie pomijają wiele okazji w życiu. Dlaczego? Dlatego, że okazja wygląda prawie zawsze jak więcej roboty. A więcej roboty to dla ludzi, którzy w szczególności męczą się w swojej pracy, to niechciana rzecz. Nie oszukujmy się, pomijając pewne wąskie grupy określonych osobowości i pracoholików, praca zawsze będzie przegrywała z natychmiastową gratyfikacją, przyjemnością. I nie ma co się z tego powodu specjalnie zamęczać. Tak to jest, życie nie jest po to, by pracować i się w tej pracy zamęczyć, zwłaszcza jeśli tej pracy nie lubisz. Niemniej potem narzekamy, że nic nas dobrego w życiu nie spotyka. A jak spotyka, to jesteśmy na to zupełnie nieprzygotowani i najczęściej odmawiamy, więc to jest pewna ironia. Zatem krokiem pierwszym, jaki warto wykonać, to baczne obserwowanie swojego otoczenia zawodowego. Krok drugi to odpowiedź sobie na pytanie, co by było, gdybym przejął odpowiedzialność? Czyli wyobraź sobie siebie przez chwilę jako lidera w danej sytuacji zawodowej czy życiowej. Osobę, która przejmuje inicjatywę w konkretnym projekcie i zaczyna podejmować decyzje, które nie tylko wpływają na ciebie, ale też na innych. Zaczyna się to od małych rzeczy. Zaproponuj w gościach, że pozmywasz naczynia, dolej gościom soku, jak zobaczysz, że się kończy. Idzie to przez rzeczy trudniejsze. W pracy zaproponuj dokończenie zadań, które zostały porzucone przez innych lub zupełnie olane przez zespół. To właśnie postawa liderska. Przejmowanie inicjatywy, podejmowanie odpowiedzialności. To na kilku poziomach da ci lepszą perspektywę.
Po pierwsze, pokaże ludziom w twoim otoczeniu, że mogą ci zaufać, że jesteś rzetelnym partnerem do pracy i dobrym gospodarzem. Po drugie, naturalnie zbudujesz swoje miejsce w danej hierarchii, co z perspektywy czasu, choć kosztuje więcej wysiłku i naraża cię oczywiście na krytykę ludzi, którzy zawsze lubią jechać na czyimś garbie, niesie lepsze nagrody, na przykład większą szansę na awans, lepsze przyjaźnie czy sojusze. Tam, gdzie ktoś porzucił odpowiedzialność, pozostawił projekt, jeśli pojawisz się, pokazując, że nie boisz się zakasać rękawy i wykonać trudną robotę, wykonasz sobie w długiej perspektywie przysługę, również dla poczucia własnej wartości. Zasada piąta. Nie rób rzeczy, których nienawidzisz. Brzmi jak oczywista oczywistość, jak picie trucizny na własne życzenie, jak skakanie z klifu główką do dołu. A jednak ludzie robią te rzeczy. W sensie nie chodzi mi, że popełniają samobójstwa, ale robią rzeczy, które ich niszczą pod przykrywką określonych motywów. Na przykład wściekają się na innych ludzi i na okoliczności, na które nie mają żadnego wpływu. Co jest jak picie trucizny w nadziei, że ludzie, których nie cierpisz, od niej umrą. Albo skakanie z klifu i machanie rękami w nadziei, że polecisz. Podobnie jest z robieniem rzeczy, których szczerze nienawidzisz. Jest to duchowe przedłużenie jego zasady, żeby zawsze mówić prawdę, albo przynajmniej nie kłamać z poprzedniej książki. Bo trzeba przyznać, że życie jest skomplikowane i możemy mieć naprawdę pod górkę, ale nawet w trudnych sytuacjach lepiej jest zachować jakiś kręgosłup etyczny, niż dać się w cudzysłowie sprzedać i robić rzeczy, których nie cierpisz, za pieniądze. Od takich prostych rzeczy jak praca. Idąc do pracy i robiąc czego nienawidzisz za określoną stawkę, tak naprawdę cofasz się w rozwoju zamiast rozwijać. Niemniej, jeśli okoliczności cię do tego zmuszą, to próbuj chociaż robić najkrócej to, jak możesz. Jak najszybciej próbuj uciec z tego miejsca, które cię niszczy. To zawsze przypomina mi liczne komentarze na kanale, kiedy mówię o higienie snu. Wówczas aktywuje się cała rzesza komentatorów, którzy pytają kolektywnie: a co z tymi, co pracują na trzecią zmianę? No nic, nie wiem co. Praca trzyzmianowa jest niehigieniczna i szkodliwa dla zdrowia, koniec kropka. Właśnie z powodu zaburzenia rytmu dobowego. Jedyne, co mogę polecić, to uciekać z takiego miejsca jak najszybciej, jeśli go nienawidzisz, jeśli nie lubisz pracy trzyzmianowej. Oczywiście znowu się łatwo powiedzieć. Możesz też to miejsce oczywiście lubić i nagle odkryć, że jest to mimo wszystko szkodliwe, ale ostatecznie to ty podejmujesz decyzję. Nikt nie przeżyje twojego życia za ciebie. Jeśli jednak tego miejsca nienawidzisz, dąż do zmiany. Włóż ekstra wysiłek, by za miesiąc, za kwartał, za pół roku czy za rok wygrzebać się z tego dołka, wyjść z tego miejsca. Nie obarczaj winą, nie Petersona czy kogokolwiek innego, kto mówi, że jak czegoś nienawidzisz, to przestań to robić, że to nasza wina, że moja wina, że ktoś ci radzi, żeby zmienić swoje okoliczności. To jest twój czas, to jest twój wysiłek, to jest, no niestety, idąc tą metaforą, twój krzyż, który dźwigasz, ale też w pewnym sensie twoja odpowiedzialność, że jesteś w stanie to zmienić za miesiąc, za rok, za pół roku, za jakiś czas. Nie rób więc rzeczy, które w sposób jasny ci szkodzą. Brzmi jak banał, ale jak się rozejrzysz, to ludzie dookoła robią non-stop takie rzeczy, znajdując z dużym talentem wymówki, zachowując się jak żuk, który leży na plecach i nie może się obrócić. Zasada szósta. Porzuć ideologię. Jest to w pewnym sensie duchowa kontynuacja słynnej zasady Petersona o tym, że zanim pójdziesz zmieniać świat, posprzątaj swój pokój. Czyli wychodząc z tej metafory, zadbaj o swój dobrostan i swoje otoczenie, zanim zaczniesz wytykać palcami innych i próbować naprawiać świat z zabałaganionego miejsca. Z tą zasadą zresztą mam kilka problemów, bo metafora ta zupełnie ignoruje fakt, że umowny bałagan w twoim otoczeniu właśnie może być wywołany przez to, jak świat jest urządzony. I najpierw trzeba coś zmienić w świecie, skrytykować go, by móc skutecznie sprzątać. Idealnie tę krytykę wyraził Slavoj Žižek w słynnej debacie z Petersonem, rzucając słuszny zarzut, że dla mieszkańców Korei Północnej posprzątaj swój pokój jest niezwykle absurdalną i arogancką poradą, gdzie w pierwszej kolejności właśnie tam system jest do zmiany, bo ich metaforyczny pokój jest w nieporządku właśnie z powodu autorytarnego systemu. Z drugiej strony problem ludzi z autorytarnej Korei nie powinien być wymówką dla ciebie, by siąść i nic nie robić, burknąć, że głupia ta porada. Porzucanie ideologii według Petersona ma ten wymiar postniczańskiej myśli, że nie tylko społeczeństwo porzuciło Boga i religię i ma z tego tytułu problemy z kompasem moralności i etyki, ale w ramach tej pustki zapełnia ją kruchymi tworami. Społeczeństwa trawi wszechobecny nihilizm, brak wiary w jakikolwiek umocowany społecznie system, rozczarowanie kapitalizmem, komunizmem, demokracją, systemami pośrednimi, rozczarowanie systemami religijnymi. Wszystko to sprowadza się do trafnej obserwacji, że nowoczesne społeczeństwa kroczą nihilistyczną ścieżką, gdzie trudno o szacunek do jakiejkolwiek wartości. To, na co zwraca uwagę Peterson, to konsekwencja tego zamieszania, czyli przylgnięcie młodych do licznych ideologicznych ruchów szytych na potrzebę chwili. Kruch, bez głębi,
które w przeciwieństwie do umocowanych od lat systemów mają bardzo uproszczony i czarno-biały sposób postrzegania rzeczywistości, antagonizujący ludzi, tworzący sztuczne podziały społeczne i narzucający narrację relacji ofiary i opresora. Te narracje odsuwają odpowiedzialność za nieszczęścia na bardzo prostego wroga, którego trzeba zniszczyć. Sprawiają, że ludzie często zatracają się w takiej walce, widząc w sobie szlachetnych wojowników, którzy czasami po prostu uciekają w tę narrację, unikając konfrontacji z własnymi słabościami. Oczywiście nie da się w tym punkcie uciec od konserwatyzmu Petersona i jego poglądów na progresywne ruchy lewicowe. Wówczas rada przybiera słodko-gorzkie wybrzmienie, bo z jednej strony łatwo się z nim zgodzić, ale równocześnie przy tej zgodzie można zignorować czy zupełnie pominąć dużą grupę ludzi, potraktować ich z jednego wysokiego oceniającego miejsca. To wybrzmienie tej porady to mówienie ludziom: zrób coś z sobą produktywnego, zadbaj o siebie i swoje najbliższe otoczenie, buduj swoje poczucie tożsamości od dołu, od siebie i potem dalej. Brzmi to z jednej strony jak takie boomerskie czy dziaderskie marudzenie na dzieciaki, żeby wzięły się do roboty, to nie będą się głupotami zajmować. Z drugiej strony faktycznie jest tak, że współczesne problemy świata mogą i często przejmują ogromną ilość ludzi, ogrom ich emocji, czasu, kreatywności i produktywności. Klawiaturowy aktywizm i sygnalizowanie fałszywej cnoty jest często w tym zamieszaniu nierozróżnialne z ludźmi faktycznie poszkodowanymi i działającymi. Dlatego też ta porada ma słodko-gorzkie wybrzmienie, bo z jednej strony łatwo niesprawiedliwie ocenić faktyczne ofiary danej sytuacji i systemu, z drugiej strony to fakt, że gdy zaczniesz się rozwijać, rozwiązując najpierw małe, a potem coraz większe problemy, to w perspektywie czasu będziesz mieć nie tylko większy wpływ indywidualnie na rzeczywistość niż osoba od razu rzucająca się na wielkie problemy, ale również rozwiniesz się jako osoba tożsamościowo. Więc tutaj zgoda. Ale mimo wszystko każdy musi zdecydować we własnym poczuciu, jaka droga jest dla niego lepsza. Ja uważam, że zaczynanie od małych problemów i wzrastanie do rozwiązywania dużych problemów jest drogą znacznie lepszą i skuteczniejszą. Zasada siódma. Pracuj tak ciężko, jak potrafisz, nad przynajmniej jedną rzeczą. Pytanie, które można postawić, to jak ciężko możemy nad czymś pracować oraz co to znaczy dla nas ciężko. To ważne postawy, które w wyniku moich wieloletnich zmagań z literaturą rozwojową pojawiają się bardzo często. Żeby stawiać sobie wyzwania, żeby pracować na skraju własnych kompetencji, tak, by ciągle odrobinę się rozwijać, nie wpadać w rutynę. By poświęcić tą ekstra godzinę, ekstra pół godziny, popchnąć swoje życie w dobrym kierunku. Żeby jednak znać swoją definicję, co dla ciebie jest już za ciężko, warto byś choć raz podjął się takiego wysiłku rozpoczęcia czegoś i pracy nad tym do momentu, gdy faktycznie opadniesz z sił. Wtedy będziesz znał swoje limity i ograniczenia. Oczywiście dużo łatwiej je wyznaczyć w sporcie niż w pracy intelektualnej, ale tak samo jak w sporcie, w pracy intelektualnej można swoje granice przesuwać. Warto więc spisać sobie swoje cele i znając swoje ograniczenia, próbować pracować na granicy swojej wytrzymałości, by ciągle się rozwijać i by nie stanąć w miejscu. Zasada ósma. Upiększ przynajmniej jeden pokój w swoim mieszkaniu. Porada, żeby upiększyć jeden pokój w swoim mieszkaniu do tego stopnia, byś stwierdził, że jest tutaj naprawdę przyjemnie, jest dla mnie dość nowa. To znaczy, jest to w pewnym stopniu przedłużenie słynnego Petersonowego sprzątania pokoju, ale jest w tym jednak coś więcej. Kompetencje faktycznie buduje się, jak powiedzieliśmy sobie w zasadzie szóstej, od dołu, od drobnych rzeczy do większych. To rozsądne i buduje naszą wartość. Niemniej tutaj wchodzimy w pewne detale, które dostrzegłem przeglądając badania do mojej książki Pożegnaj prokrastynację. Bałagan dosłownie walczy o twoją uwagę. Podświadomie rejestrujemy rzeczy, które znajdują się na krańcach naszego obszaru widzenia. Ta podświadoma rejestracja sprzyja dalszej dekoncentracji. Co więcej, bałagan sprzyja chaotycznym decyzjom, decyzjom impulsywnym. Pogarsza naszą produktywność. To zaskakujące, ale właśnie tak jest, że bałagan wzmaga w nas impulsywność, a to prowadzi do gorszych rezultatów produktywności i ogólnie gorszych wyborów życiowych. Wtedy w bałaganie chipsy wygrywają ze zdrowym owocem. Dlatego porządek to pierwszy krok. Niemniej tu mówimy o upiększeniu. To coś więcej. Sprowadza się to do świadomego zwracania uwagi na detale. Jeśli chcesz coś upiększyć, to zaczynasz z reguły od detali. Może wyrzucisz stary mebel, może zawiesisz coś na ścianie, tylko co? Chcesz często dać coś, co jakoś odda twoją osobowość, da ci satysfakcję. Spójrz na to od drugiej strony. Większość dzieciaków ma swój kącik w swoim pokoju, swoje plakaty ze swoimi idolami, swoje naklejki, swoją subiektywną wersję pięknego miejsca. Piękno jest cenne. Piękno to coś, do czego często dążymy, podziwiamy. Pobudza nas w nas kreatywność i zachwyt. I warto aranżować według tej idei swoją przestrzeń.
Zasada dziewiąta. Jeśli męczą cię rzeczy z przeszłości, spisz je w całości. Ta zasada oddaje jedną z kluczowych wartości, jaką niesie ze sobą journaling, czyli po polsku prowadzenie pamiętnika. Pamiętniki są autoterapeutyczne. Może nie każdy, ale mogą pełnić taką funkcję bardzo dobrze. Dlaczego? U podnóża pisania pamiętnika leży właśnie pisanie, a pisanie jest tożsame z myśleniem, tylko ma większy rygor i porządek. To znaczy, że pisząc jesteśmy w stanie poukładać i sformalizować nasze przemyślenia. Jeśli więc coś za tobą chodzi, z przeszłości, męczy cię, to oprócz klasycznej psychoterapii możesz spróbować też pisania personalnego dziennika, spisania swoich wspomnień, jak Peterson radzi, w całości swoimi słowami. To pomoże ci nie tylko nie popełniać błędów ponownie, ale da ci szerszą perspektywę tego, kim jesteś i w jakim miejscu jesteś tu i teraz. Zasada dziesiąta. Bardzo staraj się utrzymywać romantyczność w twoich relacjach. Bezdyskusyjnie romantyczność w relacjach znika z czasem. Na początku dzięki wsparciu hormonów, nad którymi niemal mamy zerową kontrolę, bardzo łatwo utrzymywać romantyzm przez kilka miesięcy. A co się dzieje później? Tą odpowiedź dostrzeżemy w statystykach rozwodów i w różnych mniej lub bardziej zgrabnych mądrościach małżeńskich, mądrościach w cudzysłowie. I żeby była jasność, nie chodzi mi tutaj o pożycie erotyczne, choć jest ono częścią tego układu. Tu chodzi o pielęgnowanie uczuć, spędzanie ze sobą czasu, zwykłe takie po ludzku lubienie się i darzenie siebie szczególnym uczuciem. Pielęgnowanie związku to pewnego rodzaju sztuka, warto więc zadać sobie z pozoru trywialne pytanie, proste, ale ważne. Kiedy ostatni raz robiliście coś romantycznego wspólnie? I tutaj nie chodzi o wprowadzenie cię w poczucie winy, a raczej uświadomienie sobie, że jeśli zamierzasz z kimś spędzić najbliższe 20, 30, a nawet 50 lat swojego życia, to zamiast osiadać na laurach po pierwszym romantycznym roku, spróbuj stać się odrobinę lepszy w takich dziedzinach jak randkowanie, zaskakiwanie prezentami, mówienie miłych rzeczy, dzielenie się ważnymi rzeczami, zadbanie o coś ekscytującego raz na miesiąc, robienie nowych rzeczy wspólnie, dbanie o domowy budżet, czy pożycie erotyczne również. Zwróć uwagę, że alternatywą do dbania o te obszary jest niestety zgryzota i smutek życia samotnie, ale razem. Jak wiele małżeństw mieszka ze sobą, ale tak naprawdę się nie znają, nie odkrywają ze sobą nowych rzeczy. Dochodzą do wniosku, że druga osoba jest nie tylko nieciekawa, ale staje się po kilku konfliktach wręcz wrogiem we własnym domu. Rzeczy, które w związku są bardzo silnie ze sobą powiązane, to umiejętność komunikowania swoich potrzeb, to zdolność słuchania, to umiejętność dobrania strategii wspólnego wyjścia z kryzysów. To też poszanowanie drugiej osoby. Brzmi jak trudna sprawa. Nagroda jednak jest bardzo ważna. To prawdziwie intymna relacja, bliska, ciepła i zdolna przetrwać każdy wewnętrzny i zewnętrzny problem. To zaufanie i bezpieczny dom, za którym naprawdę wielu tęskni. Dobrym początkiem będzie strategia rozmawiania ze sobą na ważne tematy, minimum 90 minut w tygodniu. Zadanie wówczas ważnych pytań o opinie czy potrzeby jest kluczowe dla lepszego poznania siebie. Dorzuć do tego 90 minut zachowań, które mają charakter romantyczny. I masz przepis na dobrych kilka kroków do przodu w twoich relacjach. Zasada 11. Nie pozwól sobie być ciągle obrażonym, podstępnym czy aroganckim. Mamy coś takiego w psychologii jak stronniczość do negatywności. To znaczy, że zwracamy większą uwagę na wydarzenia negatywne dookoła nas samych. Samo w sobie jest to ogromnym zagrożeniem we współczesnym świecie, bo w wyniku splotu kilku losowych, ale dość prawdopodobnych wydarzeń, będziesz mieć nieraz silne przekonanie, że świat jest niesprawiedliwy, okrutny, pełny zła, oszustów i ogólnego zepsucia. Gorzej, bo będziesz mieć też często wrażenie, że to wszystko sprzymierzyło się przeciwko tobie, bo umówmy się, spotkasz na swojej drodze wiele przeciwności. Łatwo więc w taki sposób narracyjny opisać swój świat dookoła jako nieprzyjemne miejsce pełne wrogów i walki. Mówię narracyjnie celowo, dlatego że operujemy dwoma rodzajami poznawania świata, tym racjonalnym opartym na faktach, trudniejszym, oraz narracyjnym opartym na ogólnym odczuciu tego, jak nam idzie, trochę jakbyśmy byli aktorami w filmie. Narracyjny sposób myślenia, ten ogólny, codzienny, to taki sposób opisania fabuły. Może jest to kino akcji, thriller, może drama, a może komedia. Wracając jednak do naszej naturalnej tendencji do negatywności, najczęściej narracyjnie świat i nasza narracja na jego temat nie będzie przyjemnym miejscem. Narracja ta zawęża nasz światopogląd, sposób widzenia, sprawia, że często narracyjnie myślami jesteśmy w jakimś szalenie odległym miejscu, zapominając, że żyjemy tu i teraz. Warto więc zadać sobie ważne pytanie, z czego składa się mój świat, a potem dopytywać, a z czego składa się w chwili obecnej. Nasza narracja zaczyna się od obudzenia rano, od łóżka, od pierwszego kontaktu z partnerem czy rodziną,
umiejętność życia w tej narracji i nie wniesienie do niej gniewu, złości, arogancji z innej części twojej narracji jest sztuką życia w zgodzie z sobą i z tym, co się dzieje dookoła. Jest też w tym spora doza stoicyzmu, czyli umiejętności dostrzegania rzeczy, na które choćby nie wiem jak bardzo się starali, nie mamy wpływu. To umiejętność zarówno odpuszczenia rzeczom złym w mojej narracji, ale też docenienie tego, co jest tu i teraz w mojej rzeczywistości. Potem możesz robić krok do przodu i eksplorować możliwości, jakie świat przed tobą stawia. Pytaj, co mogłoby być, gdybym zaczął robić to i to. Gdy nie utkniesz w gniewie i obrażeniu na cały świat, może się okazać, że obok ciebie są możliwości zmiany twojej rzeczywistości, których wcześniej z powodów narracyjnych nie dostrzegałeś. I zasada 12. Okazuj wdzięczność niezależnie od cierpienia. Praktykowanie wdzięczności jest nieźle udokumentowaną metodą podnoszącą nasze zadowolenie z życia. Czy to w formie religijnej, np. modlitw wdzięczynnych, czy w formie celebrowania ważnych momentów w życiu, czy po prostu regularnego afirmowania i praktykowania wdzięczności, regularnie dziękując innym za wsparcie. To jak najbardziej polecana i przydatna porada. Mam jednak z drugą połową tej zasady problem, gdyż jest ona pewnym duchowym przedłużeniem zasady z poprzedniej książki, mówiącej o tym, by nie przeszkadzać dzieciakom jeżdżącym na deskorolce. Ta zasada i analogiczna z poprzedniej książki popełniałem jeden istotny merytoryczny błąd, bo skupiałem się w bardzo dużym stopniu na cierpieniu. Dosłownie występuje u Petersona swoista fetyszyzacja cierpienia jako drogi do rozwoju. Parafrazując jego przemyślenia, że bez cierpienia nie byłoby świadomości, co jest dobre, czy dopiero tracąc wszystko możemy robić wszystko, albo że rzeczy dobre w nas w jakiś sposób ograniczają w życiu i musimy doznać ich braku, by je docenić. To wręcz trąci takim gadaniem starego dziadka, który marudzi na młodzież, że co to gówniarze nie mogą wiedzieć nic o życiu, bo się nie przeorali przez nie tak jak ja. Dopiero jak się przeorają, docenią to, co mają. Rozpuszczone bachory. Problem jest taki, że taki pogląd oprócz tego, że wpisuje się pięknie w tego boomerskiego i dziaderskiego mema za moich czasów, jest również zupełnie niewspierany badawczo. Co widać w tym rozdziale z powodu zupełnego braku przypisów do badań. Za to szereg przypisów do paru starych książek. Bo nie istnieją badania, które pokazują, jak przez cierpienie ludzie stają się lepsi, szlachetniejsi, a ich życia bogatsze. Natomiast istnieją bardzo obszerne badania, które dowodzą, że cierpienie robi coś wręcz przeciwnego. Że szlachetność cierpienia to mit, a samo cierpienie tworzy jednostki zaburzone, niszczy ludziom życia, prowadzi ich do depresji, a czasem socjopatii. Do tej socjopatii można zaliczyć właśnie takie agresywne propagowanie idei, że ludzie szlachetnieją przez metaforyczny lub dosłowny życiowy łomot. Niestety Peterson powiela ten mit, bo wprost zachęca do odwagi w obliczu cierpienia, do stawiania oporu ciemności, do jej eksplorowania. Jego narracja jest oczywiście bardzo ujmująca, ale z grubsza to nieprawda. Człowiek nie jest kawałkiem stali obrabianym i hartowanym przez kowala. Ta analogia, choć bardzo żywa w społeczeństwie, jest sprzeczna z naszą wiedzą o psychologii i jest szkodliwa. Nie potrzebujemy zobaczyć dna, żeby docenić to, jak wysoko jesteśmy. Nie musimy wszystkiego doświadczać osobiście, by zrozumieć, że życie potrafi zabrnąć w bardzo złe rejony. Tak samo jak lekarz onkolog nie musi mieć raka, żeby rozumieć dramatyczne konsekwencje, jakie ta choroba niesie. Gorzej, bo lekarz onkolog z rakiem najpewniej byłby gorszym specjalistą, bo cierpienie, jakie niesie ta choroba, utrudniłoby mu normalne funkcjonowanie. I choć oczywiste jest, że będąc w dołku, warto szukać pomocy i wykazywać się odwagą, to nie możemy wyciągać wniosku, że to uczyni nas lepszych ludzi, ani że to polepszy naszą sytuację. To wniosek nie wspierany przez psychologię. I obecnie nasza wiedza o psychologii to nie jest deliberowanie z fotela, jak zwykli to robić Nietzsche, Jung czy Freud, na których Peterson się regularnie powołuje. Wiedza ta pochodzi z obszernych badań, choćby właśnie ludzi chorych lub ludzi, których spotkało życiowe poważne nieszczęście, choćby profesor Gabrielo Oettingen. Nad nadzieją. Fetyszyzacja cierpienia jest szkodliwa, a szlachetność cierpienia to mit. Co się nie zabije, to cię może poturbować na całe życie. Taka jest nasza smutna rzeczywistość. I teraz obiecana adnotacja na początku. Z szeregu kilku świetnych porad, jak zasada 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10, trafiły się dyskusyjne lub po prostu trochę słabsze, jak 1, 6, 8, 11, czy ta nieszczęsna 12, z którą się po prostu nie zgadzam. To nie byłby jakiś wielki problem, bo czytam ogrom książek rozwojowych i różni autorzy popełniają trochę gaf, lub nie korzystają z dostępnej wiedzy, lub czasem po prostu piszą z ręki, czyli tak jak im się wydaje. Jednak rzadko kiedy robią to z piedestału, jakim jest prestiżowy tytuł profesora psychologii, i to mi u Petersona regularnie zgrzyta. Legitymizuje czasami porady, na których nie mamy żadnego wsparcia badawczego, a silne badania, jakie istnieją, mówią coś przeciwnego, a on zdaje się ich zupełnie nie dostrzegać, choć wyszukanie ich jest obecnie trywialnie proste. Na szczęście w Beyond Order to tylko parę miejsc. W poprzedniej książce było tego znacznie więcej i miałem spore obawy, że będzie powtórka. Jest jednak lepiej.
mistyczny język, którym rozdmuchuje poradę jednostronicową do czterostronicowej walki smoka chaosu z czymś tam, został też w Beyond Order ograniczony, co zaliczam na spory plus. Takie pompowanie tytułów ma czasem charakter zasłony dymnej, że pod przykrywką złożonej siatki metafor autor mówi coś czasem wyjątkowo prostego, takie abrakadabra, które profesor Daniel Dennett określiłby jako głębotka, czyli głęboka głupotka. Niektórych to oczywiście urzeka, ale ja po przeczytaniu potężnego stosu literatury samopomocowej staram się zmierzać jak najszybciej do sedna i mam nadzieję, że właśnie sedno Beyond Order przedstawiłem w dzisiejszym filmie. Jeśli Ci się podobało, zostaw like, komentuj i udostępnij. To bardzo pomaga. Beyond Order to znacznie lepsza książka niż poprzedniczka. To tyle. Dziękuję za Twój czas, no i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.